Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie znów gramy w War Thunderka, proszę ja was. Dzisiaj mamy do zaprezentowania prima aprilisowy evencik, jakim to jest Children of Archis, a przynajmniej plus minus tak to się czyta. No i co tu mamy? No, obok normalnych bitew śmigłowcowych mamy te wydarzonko, wchodzimy. Nie naprawiamy, bo i tak tego nie używać będziemy. Także tego. Będziemy się bawić. Jakieś to jest... to się dzieje akcja gdzieś tak właśnie, nie wiem, chyba na innej planecie i to wygląda jakby jacyś kosmici się bawili, nie? Ale tak ogólnie to nie wiem, jak to wygląda. Jak to można skomentować inaczej. No i co mamy? Na start oczywiście do wyboru jedno z trzech, bo jest tutaj zajebiste jakieś coś, co jest na hita w sumie. Szybko umiera z tego, co widziałem i to coś, co jeszcze nie widziałem, ale może zobaczę i nie wiem, jak to działa. No. No to tego. No to może jakoś po kolei to zobaczę, bo... No bo jest jako takie, ma takie przepotężne rakiety i w ogóle, nie? Taka Katiusza Deluxe i w ogóle. Ale rakiety to lecą jak jakieś upośledzone, takie piane trochę. Ale spróbujemy coś z tym zdziałać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I czy coś w ogóle wyjdzie. No. Mówię jak jakieś kosmity dziwne. A... Czekajcie, którym to było? O, a tutaj macie ten jakieś uzupełnienie załogi, niby jak człowiek wygląda, przynajmniej tak jakoś na pierwszy rzut oka. No, w każdym razie, jak zwykle War Thunder robi nam ciekawy evencik. No, pierwszy raz grałem, to jest drugi raz jak w ten event gram, więc... O, jeszcze za dużo tutaj nie wiem, jak co, jak działa, ale tak powierzchownie już zdążyłem się zapoznać, więc nie jest źle. I co tu mogę powiedzieć? Że sobie łatwo skiniemy. No, o tym mówiłem. Ciężko to jest, kurwa. O, a ten za pierwszym razem pewnie trafił. To ja nie wiem, nie wiem. No, już mamy do dyspozycji te, to weźmiemy od razu tego. Nie wiem, czy uda nam się tego kład. No ale tym czołgiem idzie chyba najwięcej zrobić, bo pocisk leci tam, gdzie się celuje. Nie poleci jakoś krzywo jak ta rakieta, a i nie jest też jakoś specjalnie na hita jak ten kład, jak tam widzieliście drugi ten. O, i druga bitwa, w której przegrywam. Jest dwóch, jakie grałem, nie? Także spoko, spoko, ładnie się zapowiada, klasyka. Wykonali War Thunder. No nic, spróbuję się wolniej wychylić. Może coś się na horyzoncie pojawi. No nie, raczej nie. Mamy tutaj tę fajną artylerię laserową, tylko ma niski zasięg. Chyba 550. Nie. No, chyba 550 metrów niby. Możliwe. Nie, nie, więcej. Kilometr. 550 to jest ten kwadracik. Poszła. Coś zrobiłem? Działo. O, to dobrze. To napieprzamy w niego. To bardziej wieżyczkę. Szybko przeładowuje. O. Spoko pocisk. Coś niby miałem uszkodzone do naprawy, ale na chwilę obecną jeszcze będę miał to w dupie. Muszę zjechać trochę niżej. Nie wiem, to te lasery chyba z ziemi to jest, znaczy no, z kosmosu to jest chyba artyleria. Znaczy no, artyleria taka, tak kołyszę tą mapą. Czy co? Wezmę się naprawię, coś niby uszkodzone. Coś tu jedzie. Ten samochodzik.
To jest niby ten samochodzik, co strzela, to ma rakiety. O, już fajnie, punkty jakieś padły. To ma rakiety przeciwlotnicze niby. Więc no. A, czekaj, użyję artylerii. 5, ale chujowo. Nie widzę go. A, tu. Się naprawimy. Bo żyć my chcemy. Uszkodziło mi bydle. Ale już działamy, więc rura. Haha, na zmianę, fajnie. Dobrze, dobrze, już punkciki wpadły. Jak uda nam się punkty zebrać, to pierwsze co biorę to helikopter, którego i tak nie mogę, albo Sony, no dupa. Dobra, to jeszcze kładę wam pokażę, który nic nie robi w sumie. Najgorszy pojazd, bym powiedział. Nie, no te samoloty jakoś zdejmuje, nie? Powiedzmy. Jako tako. Spróbuję pojechać na B, a czekaj, tam coś jest. Rozwali mnie. A nie, sam się rozwalił. Ale kółka mam jakieś lekko uszkodzone. Szybki samochodzik. Jakby gdzieś był tu samolocik, to bym wziął go, namierzył i zdestrojował. O, dobra, jest. Alt-X. Poszło. Ciekawe, jaki zasięg ma, bo w sumie nie wiem. Znowu Alt-X. Oj, we mnie wali. Sześć. Sześć. Tego. Alt-X. Oho, ho. No, Alt-X. O, sam się rozdupił. O, mnie też. No, a to zatem tego killa nie poszło. Jakaś taka ważka latająca, to chyba nie ma prawa lat... Mogę to. Czy Sonika? Być na hita, tak z dupy rozwalonym, czy nie? Nie, zobaczę, jak się lata, póki mam możliwość. Później zbieramy na Sonika. Wow. A, to jest helikopter. Czekajcie, F1, jak to było? Spacja na mierz cel, dobra. Spoko, spoko. No, tak to się polatało. W ogóle spoko. Dużo żem porobił. Ale za bardzo się pchałem. O, zwykłym działem mnie rozwalił. No to nice. No, nic nie zrobiłem, spoko. Ale jeszcze raz, o, kucyki, żeby wróciły, ale fajnie by było. Albo te mechy, to było spoko. Kuce, mechy, to fajne były eventy. Reszta to taka mech. Chociaż te statki też były spoko. Kontynuuję bez naprawiania. Nie mamy czasu na czekanie i lecimy dalej. Bo jednak czas to tutaj jest kluczowy. No i spróbuję teraz zarobić na tego Sonika, żeby jeszcze go pokazać i w sumie wezmę na start tego, o tego, bo nim nie pokazałem, jak kile wyglądają do końca. Ile pokażę. Ty, co jest? O, tu jest jakiś inny. Jakiś dwudziałkowy. Spoko. Ja chcę Sonikał. No nic. Jestem w tej gorszej drużynie, bo czerwonych. A niebiescy fajni.
ale spoko. Z Bogu. Ty, czy to leci prosto? Nie. Po prostu tego wycelowałem. Poleciało coś. Kogoś rozdupcyłem, ale fajnie. No, trochę przeładowuję, muszę przyznać. Ty, jakiś... Na mnie jest jakiś ten. Coś tam. Aha. Że mnie robaczek zje. Okej. Okay. Spoko, fajnie. Tak, żeby wiecie, żeby za dobrze mi się nie grało. Dobra, weźmiemy to, bo no, najwięcej tu chyba robi. I najprędzej, o, chciałem te soniczne, no nic. Chociaż może zrobię dłuższy odcinek, jeszcze jedna runda po tej, jak się uda. I no. I tego no. I może uda mi się pokazać te drugie. Ten drugi czonek jakiś dziwny. Jakoś z tego, co w trailerze widziałem, to jakimś takim basem strzela, nie? I niby robi robotę. Co jest? A, górka, tak. No nic. Muszę bliżej, bo jednak nie umiem wyprzedzenia. Hej, robaczek, goście zaraz zje. Ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. I czy go zje? Chyba go nie zje. Bim. No co jest? Dobra. Jest jako tako. Jedziemy dalej na B. Gówno. Tu gdzieś coś jest. No to przynajmniej tutaj spróbuję nabić te dwudziałowe coś. Chociaż z tej klasy to pokażę. A, w sumie zapomniałem, że może mi nie ten, nie wziąć. Ha! Oh shit, gdzieś tu jest. Ale chujowo. Ale dobrze. No, jeszcze gdzieś tu jest. No nic, spróbowałem jakąś rakietkę mu jedną przynajmniej wybuchnąć, to by wtedy miał surprise'a. O, mogę tego. Tego zajebistego niby. Bierę, zobaczę jak działa, o ile coś z nim zrobię. W to oczywiście wątpię. Przepotężny czunk. Może żeby się uchronić przed tym robaczkiem, to trzeba się zatrzymać, żeby nie nasłuchiwał nas, że tak powiem. Nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj to działa.
Księżyc, ale to nie Ziemia. Bo tam jest jeszcze inny księżyc. Czy to my jesteśmy na księżycu jakimś planety tej większej? Nie mam pojęcia. No fajnie by było, jakby ktoś atakował, bo nie żeby coś, ale przegramy. Wow, mocne. Nie ma karabinku. Ale wiem, że już załadował. Co gdzieś tu jeszcze było? O, ale bydle. Kółeczko mu trochę uszkodziło. Ładuj. O, ale mu zrobiło. 5. No, o, robaczek jeszcze mi zjadł na deser, fajnie. Klasyk, klasyk. Fajnie, fajnie. Coś jeszcze mogę? O, no wezmę tym jeszcze polecę, bo nic w sumie nim nie zrobiłem. A jak daje nam możliwość, to korzystamy. Ale tu dupy lata. Rakietka we mnie. O, ja pierdził. O, Sonik. To Sonika. A, dupa. Ten miał ten soniczne działo. Te. Ale ten ma przeciwlotnicze, więc no. O kurde, tylko to pierdzi kółko mamy do wyboru. No dobra. Rura. Gdzieś leci wrogi samolot. Ile to w ogóle jedzie? Idziemy 70, ale chyba szybciej potrafi. 80, 90. Stuwa będzie? Będzie stuwa, ale tak naciągana. Oj, ta rakietka coś mi się nie podoba. Dobra. T1, 2. Jakieś kurde ufolutki dziwne. O, Altix poszła. Dobra. Jeszcze raz Altix. Poszło. Altix poszło. Altix poszło. Altix poszło. No jestem tu. No i się uszkodziłem lekko, bo gościa dupłem. Spoko, spoko. No, ale stówkę to jedzie fajnie. Aha, wieżę sobie jeszcze uszkodziłem. Nice. To się naprawi. Spoczko, spoczko, fajnie się nawet przytyka. Lepsze to jest, raczej lepsze to jest niż ten 2077, ten Warfare czy coś tam. Altix. A, jak zwykle. Klasyka. Kurczę, czy to umie skręcać? Śmieszny pojazd.
Ha! Bitch! Zdziwił się na pierdzikółku swym. Teraz tu. O, no nic. Tutaj w sumie nie miałem szans. Gdzieś robaczek chyba go... Nie, go nie. No, ale mogę. No to tym jeszcze spróbuję, bo... No, to coś robi. Oczywiście jak się trafi. Gorci, żeby wziąć tą Katiuszę, ale ona niestety ma, przynajmniej w moich rękach, niską skuteczność. O, sobie mogłem wziąć. No ale nic. Z racji, że to jest event i filmik specjalny, to pozwolę sobie zrobić go dłuższego, czyli jeszcze jedną bitwę. Bo co? O, co to jest? Cynamon, aha. Okej. Nie wiem, co się za to robi, ale spoko. Jakieś przyprawy. O to walczą na tej planecie? Śmiesznie by było. No, dawaj, dawaj, tylko do niebieskich, do niebieskich. Chcę tego Sonika wypróbować. Mam wrażenie, że do złych. Że to u góry powinienem być. Już nie pamiętam, ale zgaduję, że dupa. Dupa? Gro? Halo? Czy mogę? No, gówno. No, tamtego nie użyłem. Mogłem wziąć wcześniej, ale skąd miałem wiedzieć, że jest, rzuca jeszcze do innej drużyny. Lidz, modry Polak po szkodzie. I nie wiem, chyba już nie pokażę, bo nie wiem, czy mi się chce jakoś to wycinać i tak dalej. No ale prawdopodobnie to wali jakoś basem, nie? Takim bdziu i nie wiem, co to do końca robi. Czy to unieszkodliwia, że zabija, czy to może jakoś unieruchamia, czy wiecie, obezwładnia, że tak powiem, że się nie można ruszać. To gówno jeszcze we mnie nie trafiło, a... No tak. To we mnie jeszcze nie trafiło, ani ja tym nie gram, więc... Nie mogę się wypowiedzieć dokładnie na ten temat, jak to działa i czy to w ogóle działa. Ale to tak wygląda powierzchownie, jako taki pic na wodę, że coś robisz, ale nic nie robisz. Ale nie no, to powinno kile robić z tego względu, że wiecie... powinno robić kile, bo... No bo co, by się tylko na asystach leciało, albo coś w tym stylu? Bez sensu by to było. Na pewno to jakoś... wzięli, że zabija. Chociaż może tak obezwładnia, że właśnie... No i takim bydlęciem weź się, czuj bezpiecznie. Jest się na hita, a nie za wiele to robi. O, ale coś zrobił. Oh shit, tu z lewej. 6. Gubi. Nawet tam, no, z paru stron byli, ale... pchaj się, pchaj. Oczywiście. Dobra, tego weźmiemy, to znowu na tego helikopterka zarobimy, bo był spoko. Chyba. I tak nam się wydaje. Mi się wydaje. Jakie nam tu nikogo nie ma. O, to już przyzwyczajenie można powiedzieć. Ale co zrobisz? O, helikoptery tutaj są drogie, ale są na hita, więc spoko, nie? O, takie średnio opłacalne widzę. Takie wywalenie punktów w błoto. Aha, ładowniczy, spoko, spoko. No i uciek. Jeszcze tam coś jest.
No, oczywiście do dupy strzelone. O, ale zabiłem gościa. Gdzieś tam coś. Kuźwa, o, coś trafiłem. Co to mnie smyra po... Tamto? Tak. No. Nie będzie mi przeszkadzać. To jest, aha, dział uszkodzony 5. Nie, nie ma zasięgu. Dupa. O, jakiś tam balans tu jest. Powiedzmy, plus minus. A weźmiemy ta cała marnacja punktów. Jakoś z daleka może. I do dupy poleciał. Ciup, 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 ciup. GG. I kładzie ten został do wyboru, więc jedziemy nim do chama. Rura. Na C. Bo B jest jako takie przejęte. To tylko tamto nam zostało. Jeszcze przy okazji będę patrzył, czy samolocików nie ma. Tych pseudo-helikopterków raczej. Gdzieś tu chyba robaczek jest. Ale nie mnie goni. Podobno. Chyba. No nie go, prawda? O! Pięknie. O, jest tam Alt-X. Poszło. Nie wiem, jaki zasięg ma ta rakieta, ale strzelam. Poszło. Wszystko w tego strzela. No i tak to jest, jak helikopterek się respi, to wszyscy w ciebie napieprzają. O, on zdążył we mnie. A to śmieść. Oj, ale naprawa. Trochę jest do naprawiania, widzę. No, co jest? Spalił się. Ty, on mnie z hipersonicznego działka jakoś coś tam zrobił. Dobra, tym lecę na chama. Bo dość tej zabawy na dzisiaj. Czyli można powiedzieć, że to jakoś zabija. Przynajmniej tak widzimy. Możemy zauważyć. O, gdzieś w okolicach Bebedo. Bedo? Bedo, Bedo. Topter. Topter. Jakby jakieś dziecko to nazywało. Topter. Topter. Okej. A tam robaczek zjadł gościa. Spoko, tak ma być. Fajne te rakietki. Prześwit jest. No bo zjeżdża na mnie. Nie, niby nie. Uff, już się bał, że...
Ile mam rakietek? 5. O, 5? Dupa. Wsteczny, wsteczny, nie chcę jeszcze umrzeć, chociaż tak się wypchałem na chama. Ale coś zrobiłem, to jest takie wow. Jedź. Spróbuję pojechać na B. Przejąć nam dodatkowy point. No jeszcze zaraz mi się uzupełni. Fajnie, fajnie. Ufit. Sonic mnie rozdupcy. Aha, nic mi nie zrobił, czymś mi coś mi robiąc. Okej, okej. Ile? No jeszcze raz, bo niby powiedzmy, że to jest OP. W sumie drogie to... No, punkty się zużywa. No ale ten soniczny to widzę, że coś robi i tak jakby wszystkich ogłusza. Zabija flaki, tak jakby wewnętrznie załodze chyba rozwala. Używałbym, ale nie użyję, bo no, bo się sfrajerowało. No ale cóż bywa, kto wiedział, że tak będzie. Czy mogłem wiedzieć, jakbym parę razy zagrał, a tak to ma. Chłe. Jako taki odcinek jest. Nie no, no, wiecie, wyobraźcie sobie, że jak miałbym tego Sonika, to po prostu basem bym kogoś strzelił i po prostu by sam siebie już nie żył, nie? Takie troszkę fuck logic, ale... No. Ale tak to mniej więcej by działało. Widzę, że Anam przejmują. Ale ja jadę na front. Mam nadzieję, że za mnie nie będę jakoś snajpić. To by było nieciekawie. Byłbym wręcz niesmaczon. No i tak wygra. Chociaż akurat 2 punkty odbili, to nie wiem, nie wiem. Shit. Oh shit! Tu był. Aha, jeszcze robaczek mi zjadł. Fajnie widać z tej perspektywy. No. Spoczko, spoczko. Robaczek mnie lubi. Dobry jestem. Ale może jest szansa, że wygramy, bo... No bo jest jako tako, na co teraz pojadę. Jak się trzęsie, to znaczy, że chyba robaczek gdzieś tu w pobliżu jest. No. Spoko. Ślepo, czemu nie? Fajna górka tu jest. Spoko zrobili z tą góreczką. Podoba mi się nawet. Może być. Dobra, tam przejmuję, to jadę na B. Jakoś te B trzeba odbić. Śmieszne są te dopalacze z silnika. Tak nie wiem, to ma przyspieszyć, czy także takie zajebiste spalanie ma. Śmiesznie, śmiesznie. Topter. Topter. Hugokopter. Ślepa uliczka, koniec gry. No i we mnie leci, nie? Coś zrobił, ale nic mi nie zrobił. O nie, Sonic. Gotta go fast. No i puścił basa. Pierda. No przynajmniej wiem mniej więcej, jak to działa.
taki bas dalekiego zasięgu. No. Było jako tak, może być. Także no. Szkoda, że nie pokazałem Sonika, ale jakbym wiedział, że mi tak gra psikusa zrobi, to bym inaczej postąpił, ale musicie się zadowolić tym, co mieliście. No i tutaj będziemy kończyć. Ogólnie moja ocena na temat tego eventu pre-aprilsowego jest taka, że jest spoko, może być lepszy niż ten Warfare 2077, bo tamto to było takie mech strasznie. Tak nie wiadomo, o co tu chodzi, jak to działa, ale okej. No a tutaj no nawet spoko zabawa. Każdy pojazd nawet ciekawie działa, że no w miarę przyjemna jest tutaj rywalizacja, choć muszę przyznać, że oczekiwałem bardziej jakiegoś takiego nietypowego eventu, ale no jakoś tam sobie radzą mniej więcej z tymi eventami, że może być, nie narzekam w sumie. No a także to by było tyle. Także dziękuję za uwagę, więc z tego miejsca ludzie się będę z wami żegnał. Subskrybuj, szlamkation, kurę, dobre komentarze. Proszę, zachęcam was do oglądania moich filmików, statogryny, gierący, tam czy się z wami żegnam. Także narka.